Witam was w moim let's playu z gry Szymek Czarodziej 3D i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Tak, wiem, że w poprzednim odcinku było niezbyt ciekawie i dużo się kręciłem. Jednak w tym odcinku się wszystko odmieni dzięki użytkownikowi Przemysław Ciepły, którego serdecznie pozdrawiam. Napisał mi w wiadomości prywatnej, co muszę zrobić. Aha, to jeszcze nie tu. Co muszę zrobić i bardzo ci serdecznie za to dziękuję, bo no, moja pamięć niestety nie zapamiętała tak istotnego szczegółu. Ale nie będę zdradzał, o co tutaj dokładnie chodzi, wszystko zobaczymy. Także pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie i ci dziękuję, ponieważ no jakoś tak nie wiem, czy bym se w tych... Bo słuchajcie, nawet te solucje są jakoś tak kretyńsko pisane. na tych naszych stronach o Szymku. Znaczy, dobra, nie ma żadnej oficjalnej strony o Szymku, wiecie, jak są jakieś tam fora czy coś takiego. Tak bardzo dziwnie jest to napisane. W ogóle mam ze sobą herbatę, melisę. Jak słyszycie, mam chore gardło. Wczoraj myślałem, że po prostu umrę przed zaśnięciem. Strasznie mnie wczoraj bolało, dzisiaj już trochę mniej, ale czasami mam chrypę jeszcze taką większą. Sorry. Więc mogę wam tam kaszleć do tego. Wezmę tylko telefon. W ogóle mamy godzinę 13.36, 20 stycznia i lecimy. Dobra. Musimy się udać w takie specjalne miejsce i spotkamy tam specjalną grupkę stworów bądź ludzi. Nie wiem, gdzie to dokładnie jest. I jeszcze też się dowiedziałem, jak zdobyć pieniądze, które są nam potrzebne. Czekajcie, czekajcie, to tak. Do lasu, no bagna, o. Dokładnie tutaj. Najpierw musimy się... tak, tutaj musimy się udać, jak mam te bagna. Błagam, ich mi teraz nikt nie dzwoni, błagam. Dobra, super. I tutaj jest takie, taka droga na bagna. Kurde, gro, proszę cię, nie denerwuj mnie. Nie teraz, tak? Jak ja jestem chory. Nie mogę zasnąć w ogóle. Szał dostanę. O, właśnie. I tutaj są gobliny, z którymi musimy porozmawiać. Cześć, chłopaki! Można się stąd jakoś wydostać? Nikt nie wyjdzie z miasta bez odpowiednich papierów. Właśnie. Takie są rozkazy. Właśnie. Takie. O co wam właściwie chodzi? Kto mi wyda takie papiery? Poznacie mojego przyjaciela, pana Łapugę. To naruszenie moich swobód obywatelskich, żądam satysfakcji. Łapówki nie lubię. A, zapytajmy się. Kto mi wyda takie... Nie uda ci się zdobyć tych papierów. Wielki mak sam ci je da. A jak ich nie dostaniesz, to nie dostaniesz. O co wam dobra, właściwie chodzi? Wielki mak zarządził, że nikt nie może wejść ani wyjść z miasta bez... Bo co? Bo czego? Czego? Nie możemy powiedzieć. To tajem... Właśnie. Jak powiemy, mamy prze... No. I to nie ma nic wspól... No co? Powiedziałem, że to nie ma nic wspólnego. W ogóle laska za niego a tak! Słyszę. Nic wspólnego z butami. Zwłaszcza... Właśnie. Magiczne buty nie są w żadnym wypadku... A, więc nie szukacie magicznych... No właśnie. Aha, okej, okay, dobra. Poznajcie mojego przyjaciela. Chyba nie próbujesz nas przekupić. To byłoby bardzo źle, bo my nie możemy brać. Stąd też moja dwuznaczna w zamyśle i indaga. I nie mów do nas w obcym je... Tak, już dzisiaj zabiliśmy jednego za taki numer. Okej. To naruszenie moich swobód obywatelskich. A, wielki mak ma gdzieś swobody osób. To taki bardziej dyk... Co nam pasi, bo inaczej mamy prze... A jak jesteśmy w porzo? W nagrodę nie chodzimy do... Ta! W nagrodę wypadną nam wszyscy... Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Jesteście dziwni. Weź, ja chciałbym jako nagrodę chodzić do dentysty. To ja już sobie pójdę. Anima. To co? Pamiętaj tylko, że nie szukamy żadnych... Tak jest! Okej. Przepraszam. No i teraz musimy się udać do jeszcze jednego miejsca. Jak pamiętacie, było takie biuro szeryfa. No jeszcze Katar, fajnie. Było takie biuro sobie szeryfa. I tam niedaleko kaczek podobno jest jakaś kasa. Kasa nam się przyda. Więc musimy się tam udać. Jak
tam nie będzie, to będzie dziwne, ale okej. Może coś po prostu przeoczę. Czekajcie, gdzie to było? Czy to było tu? Tak, Skwer Sprawiedliwości. I teraz chyba będziemy mogli udać się do Kalipso i z nim porozmawiać. Bo jeżeli nie, no to słuchajcie, nie ma żadnego pojęcia, o co chodzi. I gdzieś tutaj ma być kasa, tylko gdzie? Gdzie? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Mam szczęście, że jeszcze trafiają się głupki, które wyrzucają kasę. A ja rzeczywiście. Nie mam więcej pieniędzy. Nie mam więcej pieniędzy. Nie mam więcej pieniędzy. Okej. Też się sprawdziło. Dziękuję bardzo. Panie Przemysławie Ciepły. Okej. W takim kładzie udajemy się teraz do Kalipso. Musimy z nim porozmawiać. Trzymajcie. Okej, Szymku. Dobra. Jesteś dziwny. A, to jest stara gra, okej. Pieskie życie. No jeżeli teraz z Kalipso nie będziecie z nami rozmawiać na ten temat, no to słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam robić, bo to znaczy, że z grą jest coś nie tak. No, ale okej. I jeszcze teraz tu się załaduję i ja zapiszę, sprawdzę, jak to się nagrywa. Wiecie, dla czystego spokoju. Szymek zamknął oczy. Szymku, to było dziwne. No, droga gro, także zaraz do was wracam. Okej, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. Zaraz za to kaszlenie tam do mikrofonu. Wiem, że to jest pewnie nieprzyjemne. Okej, ale wiecie, was nie zarażę. Okej. Idziemy tylko Kalipso całego. Teraz mi gardło po prostu umrze. Będę się odsłaniał. Jak będę kaszlał od tego mikrofonu, bo wie, że to jest niezbyt przyjemne. Ale stwierdziłem, że dawno nic nie było, no ile 3 dni tak na kanale, to stwierdzę, że coś nagram. Tym bardziej, że było kilka wiadomości i próśb o nowe odcinki z Szymka, więc okej. Okay. I gadamy. Cześć. No, nareszcie. O co chodzi z tą kontrolą graniczną? Kontrolą graniczną? Nie wiedziałem, a ty nic nie wiesz, że jest coś takiego. Nic dziwnego. Cały dzień siedzisz na tyłku. Przy południowej bramie Sordid postawił gobliny, które nie wypuszczą mnie bez jakichś papierów. Zdaje się, że Sordid coś kombinuje. On mnie nie interesuje. Wszechświat to twoja broszka. Ja chcę tylko wrócić do domu. Jest pewien mag, który może ci pomóc. To znana postać w mieście i doskonały fałszerz. Spotkałem już dziś jednego czarownika. Wielką, tłustą hałdę tranu z boczkami i szyną, jak na wystawie u rzeźnika. Więc już go poznałeś. No, właśnie. Jeśli on jest świetnym fałszerzem, to ja jestem żółwiem maskotką króla Albanii. Jest bardzo sławnym fałszerzem. Żółwiu. Nie powinienem mieć problemów ze znalezieniem go. Będę podążał za Pokemontazo. Pokemontazo. Jest pewien klub niedaleko siedziby cechu czarodziejów, zwany ósmym cudem. Na podwórku. Spędza tam większość dnia. Ja się tego zbierał z tych klub chips. Tylko dobra, sorry, dla prawdziwych magów. Nie ma sprawy. Wyglądam na kawał maga. Nie wpuszczają tam byle kogo. Magiczne wrota otwierają się tylko przed członkami cechu. No, w takim razie muszę zostać członkiem. Kiedy już tam dotrzesz, powiedz, już że jesteś. U mnie terminujesz. Wtedy zostaniesz poddany sprawdzianowi. Jeśli wynik będzie pomyślny, zostaniesz prawdziwym czarodziejem. Najwyższy czas, cholera. Przecież to już moja trzecia gra. No, Szymek jest bezbłędny. Okej. W ogóle nie zaczyna się zdanie od a więc, Szymku, chciałbym ci powiedzieć. Ale a więc, żeby zdobyć papiery, muszę znaleźć maga Grubasa, tak? A więc, żeby zdobyć papiery, muszę znaleźć maga Grubaska, tak? Tak. Wieprzowinę. No, idealnie pasuje do niego. Przesiaduję w tym ósmym cudzie, tak? Tak sądzę. A żeby się tam dostać, muszę zostać członkiem cechu czarodziejów. Tak. Zgadza się.
A żeby zostać członkiem, muszę tam iść i powiedzieć, że u ciebie terminuję. Nie musisz już tego robić, już jesteś. Nie? Tak. I wtedy muszę zdać sprawdzian na celująco przez duże C. Tak. Tak. Absolutnie. A on naprawdę nazywa się Wieprzowina. Naprawdę? To by się zgadzało. Okej. Dość tej bezprzedmiotowej paplaniny. Nara. Żegnaj. Okej, słuchajcie, a już mnie znowu gra zaczęła tutaj bawić. Ona jest taka naprawdę idealna na odstosowanie, ta gra. I powiem wam, że strasznie mi się nie chce nic innego nagrywać niż tę serię i Minecraft akurat. I dopóki nie będę miał ochoty na GTA, to będzie cały czas Szymek. Dla wielbicieli Szymka to będzie, że tak powiem, wyżerka przez najbliższy czas. Chociaż wiem, nie powinienem tu zaniedbywać widzów od GTA i postaram się niedługo zebrać siły na to. Tak samo na Doom. Duma to od września nie było. Ale okej. Okay. Że lecimy, słuchajcie. Musimy teraz zagadać właśnie w tym ósmym cudzie. Znaczy, musimy zagadać do tamtego tam sekretarza, że chcemy się dostać do ósmego cudu i... No i będą z cuda z tym, żeby się dostać do ósmego cudu. Słuchajcie, właśnie zastanawiam się, czy mam ochotę znowu na coś słodkiego. Niedawno jadłem obiad, ale mam jeszcze dwa naleśniki, świetne moje mamy. I jestem głodny. Nie wiem, czy je zjeść. W ogóle przed chwilą jadłem obiad i jestem głodny, ale to, słuchajcie, mam nic nowego. Jestem wiecznie głodny. No kurde, Szymek. Teraz udaje mi się tam na ten skwer magii, czy jak to tam się nazywa. Szymek, co ty robisz? W ogóle słyszałem, że bywają jakieś problemy w jakimś tam szóstym czy piątym rozdziale, czy coś takiego, ale... Nie pamiętam, który użytkownik wysłał mi tę informację, ale dziękuję. Będę uważać na to, ale wiecie, że będę miał jakieś wielkie problemy, to tak czy tak nagram, no kurde, zrobię wszystko, tak? Przecież nie zostawię gry pod sam koniec, nie? Niedokończonej. Choćby się grafika krzaczyła, to nagram. Okej. Okay. No i gadamy. Wróciłem. Właśnie widzę. Niezbyt szczęśliwy jesteś. Moim sponsorem jest Kalipso. Chcę wziąć udział w sprawdzianie. Kalipso? Twoim sponsorem? Tak. Jestem jego protegowanym. To zmienia postać rzeczy. Już cię zapisuję. Od razu lepiej. No. Tu jest napisane, że nazywasz się Szymek Czarodziej. Skąd wiesz? Codziennie rano w sposób magiczny, z wyprzedzeniem, przeglądamy podania kandydatów i kopiujemy je. W ten sposób oszczędzamy czas. Bardzo pomysłowe. Jest tu też napisane, że lubisz książki, kino i telewizję. Przynajmniej ja jeden nie kłamałem. Teraz wyrzucimy twoje predyspozycje. Że jak? Rzucę kostką, a ona pokaże, ile jesteś wart. To część procedury. Trochę jak w tych RPG takich planszowych. Myślałem, że takie rzeczy się tylko w głupich RPG-ach. Szymku, stamtąd nie wyprzedzaj mnie. Zaczerpnęliśmy pomysł. Tylko, jak mi poszło? Pierwszy raz widzę, żeby komuś wypadły aż 3 jedynki. Jedynka jak jedyny i niepowtarzalny? Nie. To ocena twoich zdolności. Wypadłeś niewiele lepiej niż kamyk. O, fajnie. Nie, to za pocisk w ogóle. Rzuciłem też kostką, żeby zobaczyć, jakiego towarzysza potrzebujesz. I co? 34. Potrzebny ci skrzat. Super. No to ruszaj po skrzata. Dokończymy jak wrócisz. Sam muszę zdobyć towarzysza? Niestety. Oszczędności. Nowy pomysł Ministerstwa Finansów. Gdzie znajdę jakiegoś skrzata? O, w lesie za miastem są ich setki. Dobra. Do zobaczenia. Nara. Okej, czyli musimy zdobyć skrzata. I teraz, czekajcie, jak to było, bo... Ja pamiętam jedno, że... I to nie, w sumie to nie jest spoiler ogólnie. Skrzata można zdobyć tylko i wyłącznie w nocy. Więc to będzie dosyć nietypowe. Będziemy musieli spać. Ale to będą już w ogóle takie ceregiele z tym spaniem, że to jest, słuchajcie, po prostu... No...
Nie wiem, czy w tym odcinku to... Też nie, może mi się uda w tym odcinku jeszcze, ale... Ale zobaczymy. W ogóle zauważyłem, że już na playliście jest około 5 godzin, jeżeli chodzi o nagranie, a to nie wiem, czy to... Chyba to jeszcze nawet połowa gry nie jest. Więc z tego co widzę, gra jest dosyć długa. Okej, i teraz chyba musimy zagadać znowu do Kalipso. Dowiedzieć się, co z tym skrzatem, gdzie on występuje i w ogóle i tak dalej. Czy ja wiem, tak, ale bez tego nie ruszymy... Czy gra sama w sobie się nie ruszy, że tak powiem. Gdzie te wszystkie tam skrypty i bla 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 bla. Okidoki. Idziemy teraz tutaj. Tutaj. Tak, nie wchodzić. I Kalipso, stary dziadzie. Już kurde. Cześć. No. Wiesz, gdzie znajdę skrzata? Rozumiem, że to będzie twój towarzysz. Bystry jesteś. Strasznie trudno znaleźć skrzata. No coś ty. Na szczęście w lesie aż się od nich roi. Jednak wyłażą tylko w nocy. Co z tego? To przygodówka, tu nigdy nie zapada noc. Mam przyjemność cię poinformować, że od twojej ostatniej wyprawy technika poszła naprzód. Tak, mam 3 wymiary i ręce jak sześciany. Zarezerwowałem ci pokój na górze. Nie, ta gra jest genialna, na serio. Możesz tam przekimać do zmroku. Tak, po prostu? Okej, okay, wiesz może jak powinienem się zabrać do łapania skrzata? Wiesz może jak powinienem się zabrać do łapania skrzata? Użyj siatki na motyle. Świetny pomysł. Okej. Okay. Muszę już iść. Trzeba kiedyś skończyć tę grę. No i właśnie tutaj on mówi tę grę, tak jak słuchacie, nie mówi się tą książkę, tylko tę książkę. I tak dalej, i tak dalej. To mnie taka masa nauczyła. Ja niestety jestem dosyć czepliwy. Bo wiecie, jak już sam u siebie to wyeliminowałem, to też się czepiam, jeżeli chodzi o innych. Więc chcę mówić jak najładniej po polskiemu. Oczywiście teraz z ironii mówię, mówimy się po polsku. Ale okej. Okay. Mamy teraz ten numer i chyba musimy zagadać do niego. Dzień dobry. Mogę poprosić... A nie, nie, nie. Chyba o sprzątanie pokoju, nie. Na razie. Dziwicy. Do widzenia. Na razie musimy się przekimać w takim układzie. A jakie będą z tym ceregiele, to zobaczymy i wiecie. Bo można oczywiście poprosić o sprzątanie pokoju, jednak na razie nie ma z tym sensu. Bo... No zresztą sami zobaczycie, tak? Nie chcę spoilerować. Nie pamiętam, który to numer. Aha, nie, to było tutaj, okej. Okay. W ogóle pokój tak obskurny, że ja bym tutaj, nie wiem, nogi nie położył. Milutko, jak w domu. Okej. Okay. Nazywasz milutko. To ja ci